Witam, witam was wszystkich, z tej strony Caldern87 i wracamy do Dragon Age'a. Niestety YouTube cały czas ma te cholerne problemy i nie wiem dlaczego. Nie mogę na razie nie mogę na razie cały czas przesyłać tych zasranych filmów dłuższych niż 15 minut. Ale pomyślałem sobie, że nie mogę przecież nie dodawać praktycznie nic oprócz tego mini let's play, Risen 2. Więc postanowiłem zacząć Dragon Age'a, który na razie będzie dodawany w 15-minutowych częściach, Mass Effect prawdopodobnie też. No niestety co do Alana Wake'a to już mam odcinki ponagrywane i pomontowane w ponad właśnie 15-minutowych partach nijak idzie podzielić je, bo już próbowałem i zawsze coś się urywa i będzie trzeba poczekać. Jeszcze jedna nowina. Złożyłem podanie o partnera. Czy się uda? No to nie wiem. Zobaczę. Oni jak na razie to rozpatrują. Może jak dostanę, jak się uda i dostanę tego partnera, to nie będzie już problemów z limitem. W każdym bądź razie trzeba cierpliwie czekać. A jak na razie wracamy do Dragon Age'a. Pamiętacie, że zatrzymaliśmy się przed zagadką runiczną. Więc od razu ją sobie wykonamy. Tu jest jedna płytka z brakującym kamieniem. Kamień kładziemy na wolnym miejscu. Przypomnę tylko, że ten kamień znajdowaliśmy mniej więcej w tym miejscu przy ciele uczonego. To powinno być mniej więcej to miejsce. No, tutaj gdzieś, dobrze. I tak, naszym celem jest połączenie wszystkich tych kamieni, żeby paliły się. Wszystkie razem. A to takie proste nie jest. Na szczęście ja przechodziłem już grę kilka razy, więc zademonstruję wam najprostszy sposób. Jest kilka sposobów na połączenie tych kamieni, ale tak jak mówiłem, ja wam zademonstruję najprostszy. Będzie łatwo. Jasne, robi się. Moim zdaniem najprostszy, rzecz jasna. Opa. Udało się. Ujawniła się nam tajemnicza skrzynka, mistyczna skrzynia, w której co znajdujemy? Olśnienie, amulet, 3 do wszystkich atrybutów, 10 do odporności psychicznej. Bardzo ciekawy amulet. Ciekawy pod względem tego, że daje 3 do statystyk właśnie i może się przydać, jeśli będzie trzeba założyć jakiś przedmiot, który będzie wymagał właśnie określonej ilości statystyk. A my ich akurat nie będziemy mieli. Dobra, zostawiamy to i pędzimy dalej przed siebie. Tu jest pewna osoba questowa. Zwłoki najpierw, oczywiście sextans, prezent. Nie pamiętam, dla kogo sextans jest. Kogo my tu mamy? Ines. Stoisz na mojej glebie. Że co? Ta gleba została przygotowana specjalnie dla moich kwiatów. Pozostaje mi jeszcze znaleźć nasiona. Ale to z pewnością tylko kwestia czasu. Jesteś Ines, ta botaniczka. A więc słyszałeś o mnie? I może jeszcze czytałeś którąś z moich książek, co? Win kazała mi cię odnaleźć. Win? A ta czego znowu chce? Nie każe mi chyba wrócić do wykładania magii jej tępawym adeptom, co? Pamiętam, jak zadręczała Uldreda, trując mu ciągle o obowiązkach wobec uczniów. Podczas gdy on pragnął tylko spokoju. Nic dziwnego, że w końcu oszalał i próbował wszystkich pozabijać.
W Akademii Maginów odbędzie się spotkanie. Chcę, byś wzięła w nim udział. Aha, czyli mam zaraz wszystko rzucić i robić to, co Wynn każe. Minęło już trochę czasu, od kiedy akademików zwołano po raz ostatni. Czemu akurat teraz? Nie, ja nie mogę. Jeszcze nie. Nigdzie się nie wybieram, póki nie uda mi się zdobyć nasion cierniodziela. Zbyt długo już tu jestem, żeby po prostu zrezygnować. A jeśli znajdę dla ciebie te nasiona, udasz się do Cumberlandu? Dodatkowa para oczu nie zaszkodzi. A jeśli rzeczywiście ci się uda, na pewno znajdę dla ciebie jakąś nagrodę. Szukasz nasion cierniodziela północnego. Ma szerokie, ciemnozielone liście, kolczaste łodygi i występuje przede wszystkim na skalistym podłożu. Idź już. Jeśli mam udać się w podróż, muszę poczynić pewne przygotowania. No dobra, zobaczymy, co zdziałamy. Jak na razie trzeba enty pozabijać. Enty cały czas mi się mylą. Sylwani. Twardo drzewo przyda się dla mistrza Wayna. Zadanie z serca lasu. Z tego co pamiętam, łuk chyba będzie można z niego zrobić. Dobra, szukajmy tego cierniodziela. No i tam jeszcze jest posąg. Czyżbyśmy pominęli jakieś posągi? No, jeśli tak, to mi się nie podoba. Obłędnik. Zaktualizowano zadanie. Drewno. Znaleziono próbki drewna Sylwanów. Jest. Jedwab jest. Posągi. Aha, czyli jeszcze tam posąg zostawiliśmy jeden. Kurde, blade. Ale i tak musimy chyba wrócić, żeby znaleźć to cierniodziele. Co tam jest? Starożytny magister. Dobra, jego zabiliśmy. Złoże granitu zdobyliśmy. O, i trochę wrzeszczotów do zatłuczenia. Robi się. Anders nam padł, może nie Anders, tylko Ogryn nam padł, ale to nic nowego. Ups, nie to. Jest ich tutaj troszkę. Spróbujemy paraliżu grupowego. Ogryn nam znowu padnie za chwilę. A my tego nie chcemy. A przynajmniej chcielibyśmy tego uniknąć. Niech się napije. Anders, rzucaj szybciej. No, pięknie. To się udało naprawdę ładnie, naprawdę. Pokażę ci, dlaczego na to się budzą.
Oczywiście teraz. Aura oczyszczenia. Standard. I przeszukiwanie. Miksturki wytrzymałości słabsze. Przydadzą. Jak chcesz. Szafir weźmiemy. Słabsza mikstura leczenia również. Dobra, pędzimy dalej. Gdzie to cierniozielę? O, widzę cierniozielę. Dobra. Teraz szybko do tego posągu. Jak mogłem go pominąć? Kurde. Chwilę czasu niestety na tym stracimy. Oczywiście ja będę nagrywał mniej więcej części 40-45-minutowe. Tak jak nagrywałem, tyle że z tą różnicą, iż będę to dzielił na 15 minut, a nie będę wrzucał całości od razu. Nie jestem z tego faktu zadowolony, ale YouTube strasznie w kulki sobie leci. Dobra, zadanie zaktualizowane. Inskrypcje, dobra, wszystkie inskrypcje chciałem powiedzieć zeskanowane, ale nie bardzo pasuje to do tych klimatów. Przerysowane, skopiowane, o, może tak ładniej. Wracamy teraz do tamtej. Oddać jej te nasiona. I możemy wrócić do obozu elfki, o ile się nie mylę. I o ile mnie pamięć nie myli, rzecz jasna. Tararali. No, przed nami jeszcze kawał drogi do końca gry, jeszcze dwa DLC-ki poza tym do przejścia i potem Dragon Age 2. Chociaż nie daję głowy, że od razu się za Dragon Age 2 zabiorę, ale no, będzie trzeba, jako że Dragon Age 3 już gdzieś tam jest w odmętach BioWare'u robiony, odmętach, w ciemnych zakamarkach studia BioWare tworzony, rzecz jasna. Pierwsze informacje zresztą już były podawane. Udało się? Znalazłeś cierniozielę? Tak, oto twoje nasiona. Cudownie. Tylko na nie spójrz. Są wspaniałe, ta gładka łupina, jak onyks. Przyjacielu, jesteś cudotwórcą. Wiem. Proszę. Przyszykowałam dla ciebie ziołowe lekarstwa oraz przepisy, według których będziesz je mógł sam przygotować. A teraz czas już na mnie. Być może nasze ścieżki jeszcze kiedyś się przetną. Powodzenia! Jej. Zdobyliśmy jakieś, nie wiem, może okłady... Nie, okłady lecznicze raczej nie. Ale jakieś przepisy na pewno. Okej, to skoro już tu wszystko jest wykonane. Mamy trupi korzeń, jeszcze mniejsza o ten trupi korzeń. Potrzebujesz mnie? Czy Anders ma zielarstwo? Ma zielarstwo. Co ja mogę w ogóle tworzyć? Przysmak ma bari, mikstura słaba, mikstura lirium. Oczywiście nie mam składników substancji destylującej i substancji stężającej. Oto jest zawsze najgorzej. Tego się nie zdobywa praktycznie. To trzeba kupić u sprzedawców. Dlatego nigdy się nie bawię w tworzenie mikstur właśnie.